Witam bardzo gorąco w kolejnym odcinku programu Misja Zdrowie. Przypominam, że spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 11 w telewizji TVS. A dziś witamy się z domowego przedszkola w Katowicach. Z bohaterami naszego spotkania dziś będziemy rozmawiać na temat zdrowia, a więc gwarantuję, że jeszcze Państwo ich zobaczycie i co najważniejsze usłyszycie. A oprócz tego wybierzemy się również do psychologa dziecięcego. Będziemy zdrowo gotować i spotkamy się z naturoterapeutą. Bardzo serdecznie zapraszam, startujemy. Dziś rozmawiać będziemy o bardzo ciekawej, naturalnej formie terapii, a może i czymś więcej niż tylko terapii. Moim gościem jest Zbyszko Kopatyk, naturoterapeuta i specjalista medycyny alternatywnej. Dziś chyba najlepsze słowo, sztuka. Shiatsu, tak? Ponieważ to też bardzo kompleksowa i ważna dyscyplina, którą się zajmujesz. Opowiedzmy o tym naszym widzom. Na czym polega shiatsu? No tak, jest to w pewnym sensie filozofia życia, tak? Bo to jest oczywiście terapia szeroko rozpowszechniona na świecie. Jakby oczywiście od tysięcy lat, dlatego że pod różnymi nazwami funkcjonuje jako zen shiatsu, czyli jakby jest przeznaczona też dla mnichów zen, dla jakby zdrowia samego w sobie, dla praktycznie w celu profilaktyki tak naprawdę, a nie w celach leczniczych. A oczywiście również rozwija się bardzo dynamicznie shiatsu jako forma terapii, jako forma współistniejąca znakomicie ze wszelkimi rodzajami masowych, na przykład masaży klasycznych, czy w ogóle terapii, rehabilitacji medycyny klasycznej. Więc jakby świetnie się uzupełniają, dlatego że jakby tutaj no to jest terapia, która praktycznie skierowana jest dla człowieka. Działa w bardzo wielu, powiedzmy, problemach, czyli usuwa bardzo wiele dolegliwości i schorzeń. Dlatego że nawet czasami trudno scharakteryzować, w przenośni oczywiście trudno jest charakteryzować, posiada tabelę wskazań i przeciwwskazań. Mhm. Opowiedzmy jeszcze, jak manualnie, już technicznie to wygląda. W trakcie zabiegu używasz do masażu no, nie tylko palców, ale... Oczywiście, przedramią, części grzbietowej, dłoni, a często nawet samych, nazwijmy tak, części paliczków środkowych, łokci, kolan, praktycznie całego przedramienia. No są to można by tak porównać do pewnego rodzaju takiej sztuki gimnastycznej, którą się wykonuje z pacjentem razem z jego jakby współgrającym oddechem. I oczywiście również jest to praca, jak pochodząca z medycyny wschodu zasada, z meridianami, czyli z punktami akupunkturowymi. Można tak powiedzieć, że to jest akupunktura bez igieł, dlatego działa bardzo wszechstronnie. Jakie są wrażenia i odczucia w trakcie takiego zabiegu, terapii? Jak czuje się osoba bezpośrednio po? Zawsze zgłoszenie jest, że znakomicie, dlatego że tutaj nie ma żadnego dotyku bardzo jakiegoś silnego, mocnego. Generalnie po shiatsu nie ma żadnych jakby odczuć i dolegliwości, które mogą występować na przykład po różnych innych technikach masażu. Tak? Niewłaściwym słowem jest mówić masaż o shiatsu. Powiedziałbym, że Japończyk by się obraził. Twórca na przykład tego nowożytnego shiatsu. Natomiast oczywiście jest nazwa masaż shiatsu, ale to jest tylko tyle, że to jest połączenie technik wcierania, wklepywania, czasem wgniatania, uciskania, rozciągania, bardzo wszechstronne ruchy, czyli to jest właściwie taki wspólny taniec terapeuty z pacjentem. Czy jedno spotkanie, jedna forma terapii tutaj w tym przypadku bywa, że pomaga, czy to raczej wymaga dłuższego kontaktu? Z całą pewnością pomaga, natomiast zawsze stosuje się jakieś określone serie powtórzeniowe, przynajmniej raz w tygodniu więcej, częściej. Zależy od jakby samego problemu, który jest rozwiązywany. Tak? Bo oczywiście jest shiatsu meridianowe, czyli lecznicze, i jest shiatsu takie relaksacyjne, można by tak określić, tak? Które jest w tym celu stosowane, żeby podtrzymać, utrzymać dobry stan zdrowia. Właśnie to shiatsu jest pod różnymi też nazwami stosowane dla mnichów zen, ponieważ dużo, długie godziny praktykują, więc jakby tutaj też oczywiście wywodzi się, jeżeli japońskie, to ze sfery samurajów, gdzie wzajemnie sobie samurajowie dokonywali takiego wspaniałego ceremoniału, można tak powiedzieć, po to, żeby mieć świetną kondycję i żeby być w doskonałej formie.
W tym programie to już wszystko. Zapraszam na powtórki Misji Zdrowie, jak również przypominam o tym, że wszystkie dotychczasowe sezony dostępne są w internecie. Na naszej stronie tvs.pl odnajdziecie wszystkie odcinki, jakie do tej pory powstały. My spotykamy się premierowo za tydzień, a więc w sobotę o godzinie 11. Do zobaczenia.